Siemano, witajcie w to zimowe przedpołudnie. Jeśli tylko nie wybieracie się aktualnie na ferie lub na narty, to mamy dla Was konkretną propozycję. A tą propozycją jest gorąca kawusia albo gorąca herbatusia, którą możecie chwycić w dłoń i zostać z nami przez najbliższe 22 minuty. Kochani, dzisiaj będzie o tym, jak znaleźć rzetelne info w social mediach, gdzie, no umówmy się, krąży wiele fake newsów, ale fake newsem nie jest to, że naprawdę dzisiaj będzie w naszym programie mega, więc co? Zaczynamy! Po tej rozmowie żałuję, że nie miałam takich lekcji informatyki, ale jeśli wy chcecie programować i macie taką zajawkę, to wpadajcie na... Zapraszamy na konferencję, darmowy kurs programowania. Także programowanie jest także dla Was. I na rozmowę koniecznie. Kochani, w styczniu w kościele w Polsce obchodzimy Dzień Islamu i w związku z czym zaprosiliśmy naszego wspaniałego gościa, który wykłada, jak przeglądał lecie? Islam i migracja. Zapraszam na studia na UJ. Zapraszamy i zapraszamy na rozmowę. W temacie rzadko rozmawiamy w naszym programie, no bo przyznajmy się szczerze, kto z nas lubi się uczyć? No, nikt się nie lubi uczyć, no ale tej szkoły chyba jest za dużo tej wiedzy, nauki, cały czas o tym słyszymy. Myślę, że wystarczająco, dlatego teraz porozmawiamy nie o nauce, ale o pasji, która może dawać perspektywę na przyszłość, a z nami Jacek i Bartosz. Cześć, witajcie. Dzień dobry, cześć. Cześć, siemanko. Słuchajcie, jesteście z wykształcenia informatykami. Ja, jak miałem jakieś 13 lat, chciałem być informatykiem. Dobrze chciałem, czy źle chciałem? No, myślę, że to cały czas jest bardzo perspektywiczny zawód, aha, więc jest bardzo dużo miejsc pracy na rynku. Informatyka, aha, jest dzisiaj tak szeroka, tak dużo mamy tam po prostu różnych obszarów. Czyli, że to nie jest ten taki pecet, nie? Biały pecet z białym dużym ekranem, tylko ta informatyka jest z nami wszędzie. Tak. No, telefony, pralka, lodówka, wszędzie już jest ta informatyka. Dobra, to jak wy odkryliście te pasje? Graliście w gry komputerowe, czy po prostu poszliście na informatykę w szkole? Ja poszedłem na informatykę do liceum i tam poznałem wspaniałych nauczycieli, którzy tą pasję we mnie jakoś tak wszczepili, jakby to było super. Mogłem trenować, pozwolili mi trenować wiele różnych takich zajęć. Przyznaj się, że trenowałeś Ice Towera. Już wiemy, jak to trenowanie było na informatyce. No było, tak. Ale czy wy myśleliście wtedy o tym, że ten zawód, ta właśnie pasja da mi jakieś wykształcenie i zarobek, czy robiliście to czysto po prostu z radości, bo sprawiało wam to przyjemność? Bo ponoć informatycy zarabiają krocie. Wtedy to jeszcze nie było tak bardzo popularne, to dopiero tak raczkowało. Natomiast no, myślę, że wszystko, co się robi, no, musi tam być pasja, nie? No bo słabo byłoby się tam dla paru złotych po prostu męczyć. Poszliście w to, żeby pomagać innym. Ja zacząłem jakby uczyć już nawet w liceum uczniów, którzy byli młodsi. Gdzieś ta pasja taka... Czyli ty byłeś w liceum i uczyłeś? Ja byłem w liceum, uczyłem innych osób, już zaczęliśmy organizować takie obozy. W ogóle jakaś taka pasja w tworzeniu zadań gdzieś się pojawiła. Ja już pamiętam, że będąc w przedszkolu nawet robiłem uczniom takie labirynty, w których uczniowie rozwiązywali te labirynty. Więc to gdzieś tam ta pasja w tworzeniu takich właśnie zadań była bardzo, bardzo fajna. I to teraz w tej chwili współpracujemy z olimpiadami, gdzie tworzymy takie zadania dla uczniów. Codeforia to platforma, którą stworzyliście. Czym jest i komu pomaga? Tak, Codeforia to jest platforma do nauki programowania, która jest dedykowana dla osób od 13 roku życia w górę, do 99 lat. Kurs został tak zaprojektowany, aby każda osoba, która nie ma żadnego takiego backgroundu technicznego, mogła rozpocząć naukę. Jest jakaś taka element gamifikacji w tej platformie, gdzie uczniowie też jakby w ten sposób są zachęcani do takiej pracy ciągłej, widzą swoje paski postępu, co jest jakby też super. Ta platforma to nie jest jedyna rzecz, przez którą pomagacie. Organizujecie też obozy, zajęcia. Jakie są w ogóle owoce tej waszej pracy? Mhm. Tak, no my już się tym zajmujemy ponad 10 lat, też gdzieś zaczynałem właśnie w liceum takie pierwsze zajęcia prowadzić. Skupiamy się na pracy z uczniami zdolnymi, przygotowujemy takich uczniów do olimpiad i konkursów.
Tutaj na ten moment to już jest około 250 takich osób, z którymi pracowaliśmy i którzy faktycznie uzyskali tytuł laureata olimpiady. To jest też bardzo takie dla nas budujące, kiedy widzimy, że nasi uczniowie osiągają sukcesy i faktycznie no, to są takie często spektakularne kariery. Kochani, wychodzi trochę na to, że nauka wcale nie jest straszna, kiedy my odkryjemy właśnie pasję do czegoś, kiedy ona nie jest czymś, co my musimy robić, ale co po prostu chcemy robić. Tak, no myślę, że tutaj można dużo radości przede wszystkim z tego czerpać i to jest chyba w ogóle najważniejsze no, w tym, jakie decyzje podejmujemy w życiu. My Was bardzo często zachęcamy do tego, żeby szukać swojej pasji i myślę, że ta rozmowa po raz kolejny do tego inspiruje. Dzięki, że byliście. Dzięki. Dzięki. W naszym programie o hejcie mówiliśmy już dużo, ale trzeba przyznać, że czasami nieuprzejmości możemy doświadczać od siebie nawzajem, mimo tego, że jesteśmy wierzący i że jesteśmy w jednym kościele. No, wy pewnie trochę o tym wiecie, ty jako katolik i twoja żona jako protestantka, że w kościele ten temat jedności nadal jest trudny, ale teraz poznamy wspólnotę, która nie tylko mówi o tym temacie, ale przede wszystkim robi w tym kierunku konkretne rzeczy. Zobaczcie ten materiał. Według mnie przemoc dzieli się na dwa typy, przemoc fizyczną i psychiczną. I tak jak ból fizyczny potrafi szybko zniknąć lub się rany zagoić, to ból psychiczny jest bardzo ciężki, aby sobie z nim poradzić samemu. Dla mnie przemoc to jest manipulacja na przykład na rówieśnikach. To jest wtedy, kiedy ktoś chce na przykład zmusić cię do czegoś, czego ty nie chcesz zrobić. W podstawówce to byłem dzieckiem, powiedzmy, przy kości, żeby to tak ładnie ująć, no i no, definitywnie byłem gnębiony z tego powodu i wyszydzany. Stop przemocy. Stop przemocy. Najprościej mogłabym powiedzieć słowami takiego pięciolatka, którego zapytałam na korytarzu, czym jest przemoc. I on mi tak spojrzał swymi wielkimi oczami na mnie i powiedział, proszę pani, przemoc to jest coś, czego trzeba się bać. To jest zjawisko, które z samej teorii ma komuś wyrządzić krzywdę, bo ktoś ma nad nami przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną lub jakąkolwiek inną. My jesteśmy wychowani, drodzy Państwo, w kulturze nie mów nikomu. Wszystko, co się dzieje się w czterech ścianach. My od wielu lat, od 15 właściwie, podkreślamy, że trzeba o przemocy mówić głośno. Stąd też hasła powiedz o tym komuś. Ten pierwszy krok, ta pierwsza rozmowa z osobą, która nas wysłucha, która nie będzie nam doradzała. My zawsze powtarzamy, że twoje rady nie są tak dobre, jak ci się wydaje. Ale która usłyszy, powie słuchaj, jestem, to jest pierwsza rzecz, nasze pokoleniowe wychowanie. Druga rzecz, to jest potworny wstyd. Ty? No co ty mówisz? Jak? Jesteś złą gospodynią. Zrobiłaś coś nie w porządku. Gdybyś była inna, inny, lepsza, to wtedy do takich sytuacji by nie dochodziło. Czyli żeby zacząć pracować ze sobą terapeutycznie, trzeba odrzeć się niejako z tego poczucia wstydu, z tej kultury, w której wszyscy jesteśmy wychowani. Zgłoś przemoc. Byłem ofiarą przemocy, byłem świadkiem przemocy, po prostu chcę pogadać. Byłem świadkiem przemocy. Idę dalej. Miejsce mam wpisać. Sala gimnastyczna. Kto był sprawcą? Kolega z klasy. Kto był ofiarą? Koleżanka z klasy. Co się wydarzyło? Pobili się. Prześli. Panie Piotrze, to jest genialne. Bardzo się cieszę. Co to za aplikacja? I dlaczego ona powstała? Więc tak, zacznę może od tego, co się dzieje z tym, co pani teraz zrobiła, co pani wysłała. Tak. Jako dziecko, jako młodzież, ktoś ze szkoły, wysłała pani zgłoszenie anonimowe. Takie, które tak naprawdę ma trafić w ręce bardzo zaufanej osoby dla tego dziecka. To dziecko będzie wiedziało, kto mu odpowie. To będzie psycholog, pedagog, jeden z wychowawców, być może bibliotekarz, ktoś, kto został przeszkolony przez nas. My z badań, które prowadzimy w szkołach, wiemy bardzo często, że dzieci nie są świadome, że coś jest przemocą. Podam pani bardzo prosty przykład. Wchodzę do klasy i nikt się na mnie nie patrzy. To się dzieje pierwszy dzień, drugi, trzeci. Oni się umówili, że nie będą na mnie patrzeć, że nie będą się do mnie odzywać. Koszmar, po drugim dniu już bym się czuł beznadziejnie. No ale pójść z takim problemem do nauczyciela i powiedzieć, przepraszam bardzo,
oni się na mnie nie patrzą, no to... Brzmi to dziwnie. Dokładnie. I dla dzieci jest to problem. Tym bardziej, że one bardzo często nie identyfikują tego jako przemoc. Czy to jest przemoc? Tak, to jest bardzo wyrafinowany przejaw przemocy relacyjnej, który może prowadzić naprawdę do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Wojna to przecież też przemoc, prawda? To bardzo silna jest przemoc. Moim zdaniem przemoc to jest najbardziej wojna, bo inny kraj, który napadł na ten kraj, to się znęcają nad ludźmi, oni te ludzie nie mają co jeść, co pić. Kiedy ja przyjechała do Polski i poszła do podstawówki, to bardzo dużo dzieci mówili to, że ja jestem Ukrainka i tak można powiedzieć, że oni mi obrażali za to, że ja jestem Ukrainką. No ja po prostu nie zwracam na to uwagi i wszystko. Nawet byli takie nauczycieli, że oni mówili za Ukraińców bardzo źle i mówili jeszcze tak, że my tutaj nic nie znaczymy i że nawet jeżeli my pójdziemy gdzieś uczyć się, nas nigdzie nie przyjmą, bo my jesteśmy Ukraińcami. A jak myślicie, z czego to wynika, że ludzie właśnie używają takiej przemocy? Mi się wydaje, że kiedy osoba nie jest pewna siebie, to ona się tak realizuje, można tak powiedzieć, w tym, że znęcają się nad innymi. My pomagamy Fundacji ART mówić o przemocy. My staramy się robić jakieś filmiki na TikTok, żeby ludzie wiedzieli, co takie jest przemoc i jak i gdzie się zwracać, żeby tej przemocy nie było już. U nas jest takie, że Artek, on jest przeciw przemocy i u nas jest takie filmiki, że Artuś chodzi po Pradze i zostawia serduszka i wizytówki z numerem telefonu fundacji, żeby ludzie, jakie mają przemoc, oni mogli sobie wiedzieć o tym, co im trzeba zrobić, żeby uniknąć tej przemocy i kto im w tym może pomóc. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zaognienia konfliktu pomiędzy Palestyną a Izraelem. Jak odpalamy Facebooka albo Twittera, widzimy różne informacje. Z jednej strony widzimy zamordowane dzieci palestyńskie, z drugiej strony mamy informację, że jednak to jest wielki fake i nieprawda. Pytanie, gdzie w takim razie mamy zobaczyć i dowiedzieć się rzetelnych informacji na ten temat? I o to dzisiaj zapytamy naszego gościa, a jest z nami Karol Wilczyński, wykładowca islamu i migracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień witaj, dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Dlaczego w ogóle ten kierunek i skąd to zainteresowanie? Różnorodność jest czymś ciekawym, czymś dobrym, czymś fajnym. Słuchałem historii, nie wiem, babci, która ratowała swoją koleżankę ze szkoły, która była Żydówką. Słuchałem historii taty o naszych tatarskich korzeniach i jakoś tak miałem poczucie, że ta różnorodność jest we mnie. Potem jako migrant właśnie zarobkowy, tak jechałem do Londynu w wieku 18 lat, żeby zarobić na studia, no to spotkałem tych, których dzisiaj się tak bardzo boimy. Mnie tak pod skrzydła wziął wtedy w ciężkiej pracy w Londynie uchodźca z Somalii, czarnoskóry mężczyzna, który był nauczycielem historii, ale ze względu na wojnę w swoim kraju uciekał. Teraz poprosimy taką krótką lekcję historii. Od kiedy w ogóle właśnie muzułmanie są w Polsce? No, zawsze powtarzam to, że możemy się poszczycić jedną z najstarszych, najdłużej istniejących społeczności muzułmańskich w całej Unii Europejskiej, bo na Podlasiu Tatarzy żyją właściwie od XIV wieku. No, moja rodzina, z tego co mój brat zrobił właśnie duży research, to w XVII wieku została sprowadzona przez króla Sobieskiego. Wow. O tym też nie wiemy właśnie, że Jan III Sobieski, kojarzony raczej z tym, że niby miał zwalczać islam, no właśnie sprowadził ponad 15 tysięcy ludzi uciekających przed gniewem sułtana, tych, którzy stanęli właśnie po stronie Rzeczypospolitej w tych wojnach w XVII wieku. No i właśnie oni się osiedlili na terenie dzisiejszego Podlasia i tego, co było Rzeczpospolitą, dzisiaj jest na terenie Białorusi, Litwy. Tutaj w Polsce mamy osoby, które się zasymilowały, żyją sobie, nie boimy się wychodzić po 22, a jednak no nie zawsze jest powiedziane, że prawdziwi muzułmanie, ci, którzy sieją gdzieś postrach w Paryżu albo w Londynie, to ci sami obywatele tego samego kraju, tej samej wiary i tej samej religii, nie? My widzimy ten jeden obraz tych muzułmanów sfrustrowanych, często zradykalizowanych z jakichś dzielnic pod Paryżem, no ale nie widzimy tej rzeczywistości, która jest u nas na Podlasiu, która była u nas w Polsce od kilkuset lat, gdzie tych konfliktów
No nie było. Jeśli chodzi o właśnie konflikt między Palestyną a Izraelem, dużo mamy różnych informacji na ten temat. Jedni obwiniają drugich. Czy mógłbyś oczywiście piłkowo, ale jakoś nam wytłumaczyć w ogóle skąd ten konflikt i no jak na to patrzeć? Czy powinniśmy szukać jednoznacznie ofiary i jednoznacznie winnego? Da się w ogóle? Czy to jest tak złożone, że... Znaczy na pewno możemy szukać winnych konkretnych ataków, tak? Za atak 7 października są winni przywódcy Hamasu, konkretnie znamy 3 nazwiska, które ten atak zaplanowały i to oni powinni ponieść konsekwencje. I tak samo po stronie izraelskiej są konkretni politycy, którzy nazywają, wzywają do zniszczenia Gazy, czy wzywają, nie wiem, do spuszczenia bomby atomowej. No straszne rzeczy. I ci ludzie też powinni ponieść konsekwencje tych słów i tych konkretnych zbrodni wojennych, które są dokonywane w tym momencie. Czy na terenie Izraela, czy na terenie Gazy. Jeśli chodzi o sam konflikt, no tutaj to jest węzeł, nie? Palestyński tak zwany. Ja lubię to określenie, bo to jest tak dużo różnych zmiennych, że bardzo ciężko znaleźć rozwiązanie. Zastanawiam się, jak w tej dobie też wojny informacyjnej my mamy szukać rzetelnych informacji, bo nawet ostatnio w mediach społecznościowych pokazał się taki filmik, na którym kobieta, która była właśnie ofiarą, płacze nad swoim dzieckiem, a w komentarzach zaczęły pojawiać się opinie, że to jest lalka, nie dziecko i to jest wszystko pozorowane. Tak. To jak mamy dowiadywać się, co jest prawdą, jak to osądzić w ogóle? No tam jest bardzo dużo propagandy i te informacje bardzo często nie są zweryfikowane, dlatego jeśli już korzystamy z informacji w social mediach, no to zadbajmy o to, żeby zobaczyć, jakie jest źródło informacji, kto je podaje, no bo jest dużo ludzi, którzy tak naprawdę nawet nie mają pojęcia, robią to nieświadomie, podają dalej jakąś propagandę, czy ze strony Izraela, czy ze strony Hamasu. Myślę, że możemy zachęcić do tego właśnie, żeby zrobić coś w kierunku tego poznawania różnorodności naszych kultur, do tego, żeby może właśnie zaprosić kogoś do naszej parafii czy do naszej szkoły, ale też, żeby poznawać w ogóle nasze korzenie, bo u ciebie też tak to się zaczęło, żeby to pogadać na przykład z dziadkami. Do ciebie mam pytanie. To kiedy my zaprosimy właśnie na przykład muzułmanina do naszego programu? Myślę, że to jest pytanie do naszego autora, ale, ale właśnie, to jest dobry pomysł. No, jestem za. No to ja też. Ty też? Super. No i super. A teraz będziemy rozmawiali o podejmowaniu decyzji. No i co? Nasz wybór padł na osobę, która się akurat w podejmowaniu decyzji specjalizuje. Można tak śmiało powiedzieć, dlatego że nie tylko musiał podjąć wiele decyzji, żeby być dzisiaj w tym miejscu, ale również podjął decyzję, żeby być współautorem naszego programu. Także z nami autor Studia Raban Andrzej. Cześć! Witam was bardzo serdecznie. No, cieszymy się, że jesteś. Andrzeju, tak zapytałem cię, zanim zaczęliśmy rozmawiać, czy w sumie nie było nikogo innego albo może lepszego, żeby porozmawiać o podejmowaniu decyzji? Tylko akurat jezuita? Akurat ty? To trudne pytanie. No autorowi nowemu, no tak pomyślałem, że wykręcimy śrubę. Myślę, że tak. Myślę, że po doświadczeniu już, które gdzieś tam mam swojego życia, podejmowaniu wielu decyzji, ale też właśnie już 7 rok bycia jezuitą i pracy z młodzieżą, pracy też w różnych takich dziełach, gdzie to towarzyszenie ludziom w podejmowaniu decyzji jakby cały czas jest, to jest jakaś przestrzeń, żeby się tym know-how podzielić, pewne rzeczy przekazać, może zainspirować. No bo nie ma jednej recepty na podejmowanie decyzji. Jako młodzi ludzie często musimy wybierać swoją ścieżkę przyszłości i ty musiałeś podjąć taką dość odważną decyzję, no bo zdecydowałeś się wstąpić do zakonu. Jezuitów. Tak, jezuitów. To był dłuższy proces.
to był proces wybierania jakby kolejnych rzeczy w życiu. Najpierw po liceum studiowałem geografię. Później była ważna decyzja, żeby pojechać na misję i rok spędziłem w Peru, w Limie, więc to była kolejna trudna decyzja, no ale cały czas jakby czułem, że chcę podjąć decyzję taką na stałe, no nie tylko, że projekt, koniec, tylko coś, co będzie takie bardziej długoterminowe. Jezuici, no okej, jakby czuję, że to współgra z moim sercem. No dobra, to teraz powiedz w praktyce, jak taką dobrą decyzję w życiu podjąć? Żeby podjąć decyzję, to ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Mhm. No nie, jakby co jest moją dobrą, mocną stroną, co jest moją słabą stroną, co mi idzie dobrze, co mi idzie słabo. Ja z własnego doświadczenia wiem, że często te decyzje niestety podejmujemy w emocjach. Nie powinno się podejmować ważnych decyzji, zwłaszcza takich perspektywicznych, w momencie, kiedy mną targają jakiekolwiek silne emocje. I nieważne, czy to będzie frustracja, czy euforia. One mogą coś powiedzieć, jakby co ja przeżywam, ale decyzję samą warto odłożyć, odsunąć na moment, kiedy będzie spokojnie. Studiraban to praca wielu osób, ale ty dołączasz jako autor programu. Dlaczego zdecydowałeś się na takie coś, bo to jest wyzwanie, tworzenie programu dla młodych ludzi, nie? Myślę, że jak dostałem taką propozycję, bo to było gdzieś też pewne zaproszenie do współpracy, no to poczułem, że to jest miejsce, gdzie można zrobić coś dobrego. To jest jakaś przestrzeń, gdzie mogę też zainspirować do konkretnych gości, konkretnych tematów, które mogą pomóc młodemu człowiekowi albo pomóc, albo nie być jakimś takim impulsikiem, a zrobię coś innego w swoim życiu, albo pomyślę o czymś głębiej. To może chcesz nam zdradzić, co nowego chcesz wnieść do programu, co właśnie świeżego, a może coś chcesz jaka zmienić? Jaka jest twoja decyzja? Słuchamy, bo dokładnie. To też będzie nas wiem, że to będziecie też oglądać i będziemy oczywiście przez to przechodzić gdzieś tam razem, ale może chcesz się podzielić tak krótko. To są takie trzy jakby elementy, które chciałbym, żeby tutaj się pojawiały w tym programie. Pierwszy to jest taki dialog ja. Jakby wychodzę z punktu pewnego ja, młodego człowieka. Ja wobec samego siebie, ja wobec Boga w kościele i ja wobec świata. Czyli ja wobec samego siebie chcę, żeby tu byli eksperci, żeby tu przychodziły osoby, które mogą coś konkretnego, fajnego powiedzieć z psychologii, z duchowości, z takich rzeczy, które nas osobiście bardzo jako takie jednostki dotykają. Drugi element to, żeby pojawiły się takie przestrzenie, gdzie ja jako młody człowiek spotykam Boga w kościele. Wspólnoty, różnego rodzaju akcje, spotkania, bo to mi się wydaje też bardzo, bardzo ważne, bo ja też Boga spotykałem w takich miejscach, gdzie było dużo młodych, Światowe Dni Młodzieży, spotkania TZ, to było ważne. I trzeci, ja wobec świata, ponieważ my żyjemy w świecie i warto też ten świat poznawać, rozumieć i też wiedzieć, jak wchodzić w dialog z tym, co się dzieje wokół nas. Cieszymy się, że jesteś, musimy ci to powiedzieć, że będziesz robić z nami raban, a wy będziecie mogli oby jak go oglądać, także zapraszamy już teraz na drugą rozmowę z Andrzejem. Dzięki. Kochani, dzięki, że byliście z nami, dzięki, że wspólnie spędziliście z nami sobotę. Dajcie znać, jak podobał wam się ten odcinek, no i przede wszystkim podzielcie się z nami swoimi planami na ferie, bo no ja jeszcze nie mam konkretnych planów, może się zainspirujemy. No, generalnie nasz program inspiruje, tak samo jak chcemy was zainspirować do tego, żebyście weszli na nasze sociale i tam zostawili bardzo dużo, i myślę, że tak naprawdę od serducha, tak bardzo dużo lajków. A my widzimy się za tydzień, do zobaczenia. Biegnij, biegnij, biegnij.